Witajcie. Mam nadzieję, że dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia za chwileczkę będziecie się pojawiać. Witam, witam. Witam Was. Czy ktoś jest, czy ktoś mnie słyszy? Witajcie, witajcie pojedyncze osoby, witam, pojawiacie się, Darek, witaj, cześć. Jeszcze tutaj takie różne. O, żeby Was więcej było, połączę się. Dzień dobry, witam. Słyszy i widzi, super, cieszę się. No a jak widzi? Czy coś się zmieniło na dobre? Darek mi podpowiada z tym oświetleniem, także bardzo Ci dziękuję, Darku. Stąd moje pytanie oczywiście. Czy coś jest lepiej niż w zeszłym tygodniu, tak? No i jak tam? Witajcie, witam pojedyncze, już coraz nas więcej. Witam Panią Lucynę, witam Pawła Boguckiego, witajcie wszyscy. Mamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego, mamy radość wielką z jednej strony, tak? Natomiast... A, dopracowane, super. O, dzięki, Darku. Z jednej strony Miłosierdzie Boże i super, że ono jest. Natomiast no, cały czas nas przytłacza ta sytuacja z tym koronawirusem. Ale nie wątpmy, nie jesteśmy sami. To wszystko jest po coś. Po co? Dowiemy się w swoim czasie. Tak działa Najwyższy. Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że jeszcze oczekując Was wszystkich, jak będziecie się pojawiać, to opowiem pokrótce. Jak to było? Poznałem, będąc takim młodym chłopakiem, zespół Stare Dobre Małżeństwo. Zakochałem się w tym, co oni tworzyli, a poznałem ich zupełnie przypadkiem polonista ze szkoły, robił przedstawienia muzyczne, no i wiedział, że ja uczę się grać na gitarze, powiedział: Marcin, to masz śpiewnik, masz kasetę magnetofonową i ostatni utwór na stronie B, to ty się go naucz. No i tak to się zaczęło. Zacząłem tworzyć, zacząłem pisać, ale z taką różnicą, że to co ja tworzę jest wprost z przesłaniem religijnym. I tak powstała pierwsza płyta. Pierwsza płyta w 2017 roku. GPS na niebo. Dla mnie to wszystko, co po drodze się dzieje, to cud. To znak, że Pan jest i działa i no, chce dla nas jak najlepiej. W zeszłym roku, w październiku, powstała druga płyta. Nie wątp. No i cóż, już jest większe wydawnictwo, bo wydawnictwo edycja Świętego Pawła, która mnie wzięła pod skrzydła. Także no, jest dobrze. Jest dobrze i niech tak się dzieje. Kto tam się jeszcze pojawia? Witaj, Michał. Pozdrawiam Ciebie. Witam Justynę, Kasię. Witajcie wszyscy. Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór spędzimy dosyć przyjemnie. I może sobie pośpiewamy. Ja 15 marca tego roku postanowiłem, miałem mieć koncert na Mazurach. Z racji tego, że wszyscy mamy przymusową kwarantannę, no to zostałem w domu. I miałem takie natchnienie, żeby od tego 15 co niedziela z Wami się spotykać. Kto chce, no to jest. I
i właśnie i śpiewa. Śpiewa ze mną, słucha mnie, modli się, bo te utwory, które wykonuje, to takie akty strzeliste, które możemy oddawać w każdej chwili. Cieszę się, że jest miłosierdzie. Jak pana pierwszy raz słyszałam, to od razu skojarzyło mi. No tak, to ja nie ukrywam tego i nigdy nie ukrywałem, że no tutaj zresztą lider zespołu Krzysiek Myszkowski delikatnie podpowiadał mi przy drugiej płycie. No mam nadzieję, że jest dumny ze swojego ucznia, bo Krzysiek jest moim mistrzem, takim mentorem muzycznym. Drogowskazem na tej drodze muzycznej. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj usłyszałem Ewangelię, bo miałem zupełnie inaczej zacząć ten koncert, ale w Ewangelii jest o niewiernym Tomaszu. W związku z czym od tego teraz zacznę, od tego utworu. Czy mnie słychać? Tak jeszcze dopytam, bo widać i słychać było na samym początku, ale czy na pewno wszyscy doskonale mnie słyszą? Zupełnie też miałem takie... No tak, źle się trochę czułem. Mianowicie miał być ten obraz w poziomie, ale no dziś jakaś taka złośliwość rzeczy martwych i tuż przed odmówiło posłuszeństwa. No tak bywa. Witajcie wszyscy, którzy się pojawiacie. Witaj Agnieszka, Łukasz. Super. Cieszę się, że jesteście. No to zaczynamy. Niewierny, wierny. Niewierny Tomasz, chcę dotknąć twych ran. Jak niewierny Tomasz, chcę uwierzyć. Jak niewierny Tomasz, chcę dotknąć twych ran. Jak niewierny Tomasz, chcę uwierzyć. Trudno mi uwierzyć. Że ty tu jesteś. Choć jestem, choć klęczę. To brakuje mi ciebie. Jak niewierny Tomasz, chcę dotknąć twych ran. Jak niewierny Tomasz, chcę uwierzyć. Jak niewierny Tomasz, chcę dotknąć twych ran. Jak niewierny Tomasz, chcę uwierzyć. Trudno mi uwierzyć. Ja potrzebuję słów. Skąd je brać? Potrzebuję pocieszenia. A mam wyszydzenie.
jak niewierny to masz. Nie chcę dotknąć twych ran, jak niewierny to masz. Chcę uwierzyć, jak niewierny to masz. Chcę dotknąć twych ran, jak niewierny to masz. Chcę uwierzyć. Tak trudno mi uwierzyć, pomóż mi usłyszeć twój głos, poczuć dotknięcie twoich dłoni, pomóż odczuć pocieszenie, jak niewierny to masz, chcę dotknąć twych ran. Jak niewierny to masz, chcę uwierzyć. Jak niewierny to masz, chcę dotknąć twych ran. Jak niewierny to masz, chcę uwierzyć. Jak niewierny to masz, chcę dotknąć twych ran. Jak niewierny to masz, chcę uwierzyć. Jak niewierny to masz, chcę dotknąć twych ran. Jak niewierny to masz, chcę uwierzyć. Witam wszystkich, którzy się w międzyczasie pojawili. Witam Joasiu, witaj Łukaszu, witam księdza Adama, witaj Andrzeju. Cieszę się, że jesteście. Dajcie sygnał, czy wszystko jest w porządku. Jeśli nie, to coś będziemy kombinować. Cały czas walczę, żeby to jakoś poprawiało się i jakość dźwięku, obrazu, żeby to no, w odbiorze również tym wizualnym było dobrze. Pamiętacie, ci, którzy oglądali moją pierwszą transmisję 15, no to wyglądało jak ze strychu. No to teraz już jest, dzisiaj już jest troszeczkę lepiej. Andrzej pisze, dzisiejsza Ewangelia. Tak, właśnie tak zacząłem, miał się zupełnie inaczej ten koncert zacząć, ale no jakoś to tak idealnie wpasowało się. A miałem zacząć utworem pod tytułem Owoce z pierwszej płyty GPS na niebo. Utwór, który dawno nie pojawiał się na mojej tak zwanej playliście, czyli tych utworów, które wykonuję podczas różnych spotkań i koncertów. Więc teraz Owoce z takim delikatnym, z taką delikatną prośbą. Dwa pierwsze utwory, które wykonam, to są takie akty strzeliste. Krótkie utwory, które się powtarzają. Nie dlatego, że autor nie miał więcej do powiedzenia, tylko dlatego, że to jest już kwintesencja i powtarzając modlę się i próbuję wyprosić łaski. Więc można się włączyć jak najbardziej. Wszystko jest super, cieszę się. Owoce. Słowa Matka Teresa z Kalkuty na pewno znacie z różnych wierszy, książeczek. Thank you.
Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. Pierwszą płytę Dżibi jest na niebo w tym 2017 roku, to jedni znajomi wysłali mi filmik, gdzie ich dzieci dorobiły chórki. Ja teraz no, nie mam tych chórków, ale postaram się zrobić mniej więcej to, co wtedy te dzieci. Owocem modlitwy jest wiara, wiara. Owocem wiary jest miłość, miłość. Owocem miłości jest służba, służba. Owocem służby jest pokój. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. Owoce. Taki jest tytuł tego utworu z pierwszej mojej płyty. Witam wszystkich, którzy się pojawiają w międzyczasie. Witam Jarosława, Rafała, witam Przemysława, witaj Kasiu. Witam was wszystkich w ten radosny dzień niedzieli Miłosierdzia Bożego. I drugi utwór, też taki z krótkich, to jest utwór pod tytułem Ufność. Ufność, ale nie ta z drugiej płyty, tylko z pierwszej. Krótki akt strzelisty. Ty znasz mój trud. Ty znasz, czego się boję. Daj zaufać tobie, tak do końca bez granic. Ty znasz mój trud. Wiesz to, czego się boję. Daj zaufać tobie, tak do końca bez granic. Ty znasz mój trud.
znasz, czego się boję. Daj zaufać tobie, tak do końca bez granic. Ty znasz mój trud, znasz to, czego się boję. Daj zaufać tobie, tak do końca bez granic. Ufność, witam wszystkich, witaj Aniu, witaj Marku, witam wszystkich, którzy się w międzyczasie dołączacie. Ja przez ten czas kwarantanny tylko zauważyłem, jak to nie dziękowałem Panu Bogu za wszystko, co mi dał, a powinienem. Dlatego teraz utwór Dziękuję. Za to, że jestem. Dziękuję ci za to, co posiadam. Tak rzadko mówię ci o tym. Jakoś tak przyzwyczaiłem się prosić. Więc teraz dziękuję. Dziękuję, więc teraz dziękuję. Za wszystko, co mówisz mi o mnie. Dziękuję ci za niepowodzenia. Tak rzadko mówię ci o tym. Jakoś tak przyzwyczaiłem się prosić. Więc teraz za co dziękować, za rodzinę, za ludzi, których spotykam na mojej drodze, za wszystko dziękuję. Słuchajcie, już wiecie, bo gram utwór praktycznie od mojego drugiego koncertu, a do słów, na podstawie słów papieża Franciszka, myślę o dniu. I włączmy się, zaśpiewajmy, bo myślę, że każdy z nas tęskni do normalności.
odeślę o dniu, kiedy wyjdę na zewnątrz. Jak się znów spotkamy, wyjście z rodziną będą jak wakacje. I wszyscy, myślę o dniu. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Myślę o dniu, kiedy kawa w barze, uściski i bieganina powrócą do naszego życia. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Myślę o dniu, kiedy to, co się teraz dzieje, będzie wspomnieniem. Kiedy nasze zwyczajne życie jak prezent, nieoczekiwany i piękny. I zachęcam do włączenia. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Myślę o dniu, kiedy pokochamy wszystko, co dotąd wydawało się oczywiste, kiedy będziemy wdzięczni każdą sekundę. I śpiewamy. Myślę o dniu. 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 Na podstawie słów papieża Franciszka, utwór, który powstał w czasie kwarantanny. Witam wszystkich, którzy w międzyczasie dochodzą. Witaj Kasiu, witaj Zosiu, witaj Jurku, witaj Bartku. Cieszę się, że jesteście, że słuchacie. Mam nadzieję, że wszystko słychać i widać. Witaj Elu. Dajcie sygnał, czy wszystko jest w porządku, czy gdzieś tam obraz się nie zacina, w razie czego będziemy kombinować. Utwór, tak jak to dzisiaj niedziela, Miłosierdzia Bożego. Ja cieszę się, że jest Miłosierdzie Boże i też dużo utworów moich
jest temu poświęconych. Na pierwszej płycie jest utwór... O! Przepraszam. I to jest właśnie tak zwana technologia. Tak, uchwyt może kiedyś będzie. Przepraszam za wpadkę. Dobrze. Jezu, ufam Tobie i jeszcze raz przepraszam za wpadkę. Możecie się włączyć do śpiewania. Mówisz, nie bój się. Mówisz, to ja jestem. Lecz wiatr prosto w oczy wieje mi. Mówisz, nie lękaj się. Dalej, to ja jestem. Lecz czasem zaczynam gubić się. Tak bardzo chcę, Jezu, ufać Ci. Tak mocno, Jezu, ufać Ci. Miłosierdzie Twoje czuć każdego dnia. Tak bardzo chcę, Jezu, ufać Ci. Tak mocno, Jezu, ufać Ci. Miłosierdzie Twoje czuć każdego dnia. Słyszę, nie bój się. Słyszę, to Ty jesteś, Jezu, ufam Ci. Wiatr przestaje wiać, bo jesteś Ty. Słyszę, nie lękaj się. Słyszę, to Ty jesteś, Jezu, ufam Ci. Ty odnajdujesz mnie. Tak bardzo ja, Jezu, ufam Ci. Tak mocno ja, Jezu, ufam Ci. Miłosierdzie Twoje czuję każdego dnia. Tak bardzo ja, Jezu, ufam Ci. Tak mocno ja, Jezu, ufam Ci. Miłosierdzie Twoje czuję każdego dnia. Tak bardzo ja, Jezu, ufam Ci. Tak mocno ja, Jezu, ufam Ci. Miłosierdzie Twoje czuję każdego dnia. Tak bardzo ja, Jezu, ufam Ci. Tak mocno ja, Jezu, ufam Ci. Miłosierdzie Twoje czuję każdego dnia. Miłosierdzie Twoje czuję każdego dnia. Miłosierdzie Twoje czuję każdego dnia.
No, wejście na ten utwór z przytupem. Jeszcze raz przepraszam za tą wpadkę, awarię. Przewrócone urządzenie nagrywające. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. No a teraz... Teraz będzie utwór, o który zostałem poproszony w mailu zaraz po tym ostatnim zeszłotygodniowym koncercie. Utwór Dzień. Utwór, który jest dla mnie bardzo bliski. I taka jedna przygoda, którą Wam teraz mogę opowiedzieć w związku z tym utworem. A mianowicie, ja na ten wiersz trafiłem na Facebooku. Zrobiłem sobie zdjęcie, przyszła muzyka. Zostałem poproszony na koncert w takiej małej wiosce Dąbrówka pod Lublinem. Po to, żeby zagrać, pomodlić się wspólnie. No i tam właśnie to było dwa dni wcześniej. Powstała muzyka do tego wiersza, Dzień. Pojechałem tam, a o godzinie 15 poproszono mnie do kaplicy, żeby pomodlić się koronką. No i to zrobiliśmy. Poszliśmy, a ksiądz, który prowadził tą modlitwę, wyciąga w pewnym momencie na zakończenie modlitwy obrazek i mówi, ja chcę wam coś przeczytać na zakończenie i czyta ten wiersz, nie wiedząc, że ja mam wykonać premierowo ten utwór. To taka mała przygoda, a prawdopodobnie ten tekst napisał prawdopodobnie arcybiskup Brzeciński, bo został znaleziony ten tekst w jego brewiarzu po jego śmierci. Dzień. Na prośbę Lucyny. Każdy z nas budzi się rano i myśli, będę cudowny, będzie super, natomiast w międzyczasie okazuje się, że no właśnie, niekoniecznie. To wychodzi. Budzę się rano, mówię, jak celnik Zacheusz będę rozdawał, jak Szymon będę nosić krzyże innych, jak Weronika będę ocierać twarze. Jak Szczepan dam się kamienować, jak Jezus na krzyżu będę przebaczać, jak Franciszek będę kochać. Wieczorem spoglądam w lustro i widzę Adama, który dopiero co zjadł owoc, Kaina, który dopiero co zabił, Judasza, który dopiero co zdradził. Dopiero co się zaparł, Piłata, który dopiero co obmył ręce, Judasza, który dopiero co zdradził. I zasypiam mokrej od łez poduszce, zasypiam na mokrej od łez poduszce, zasypiam na mokrej od łez poduszce, a w nocy przychodzi Jezus i pyta, a w nocy przychodzi Jezus i pyta. Thank you.
pokonujesz mnie. Miłujesz mnie. Czy mnie miłujesz? Utwór Dzień. Na prośbę Lucyny, proszę bardzo, z całą przyjemnością cieszę się, że utwory mają swoje dusze bratnie, o tak to nazwę, że dane utwory podobają się czy jednej, czy drugiej osobie, a czasami mam takie zaskoczenie, że utwór, który wydaje mi się, nie będę go grał, nagle się okazuje, że jest super. Nie jest tak z utworem Dzień, bo on od początku był dla mnie wyjątkowy i inny. Taki opowiadający tak naprawdę o tym, co ja przeżywam każdego ranka. Dzisiaj nie będę się kłócił, a wieczorem znowu wyszło. Do bólu prawdziwy. Zgadzam się. Słuchajcie. A teraz taką małą niespodziankę przygotowałem. Znowu na podstawie słów papieża Franciszka powstał utwór. Powstał wczoraj, w związku z czym mam nadzieję, że mi on wyjdzie dzisiaj. Zupełnie świeży jest, zagrałem chyba go dwa razy, więc z góry przepraszam, jeśli coś będzie nie tak. Czy wyjdzie? Ale ufam Tobie, Panie. Ruszyliśmy naprzód na pełnych obrotach, silni i zdolni w każdej dziedzinie. Nie zatrzymaliśmy się wobec Twoich wezwań. Nie zatrzymaliśmy się. Nie zatrzymaliśmy się wobec Twoich wezwań. Nie zatrzymaliśmy się. Pośpiechem
naprzód. Nie zatrzymaliśmy się wobec twoich wezwań. Nie zatrzymaliśmy się. Nie zatrzymaliśmy się wobec twoich wezwań. Nie zatrzymaliśmy się. Wzruszeni, myśląc, że zawsze. Będziemy zdrowi w chorym świecie. Teraz na wzburzonym morzu błagamy. Zbudź się, Panie. Nie zatrzymaliśmy się wobec twoich wezwań. Nie zatrzymaliśmy się. Nie zatrzymaliśmy się wobec twoich wezwań. Nie zatrzymaliśmy się. Błagamy, zbudź się, Panie. Teraz błagamy, dajcie znać, czy się podoba, czy coś poprawić. Powstał wczoraj. Długo nad nim siedziałem. Także dajcie sygnał, czy coś jest ok, czy wszystko w porządku, czy może coś trzeba zmienić. Czy się w ogóle podobał? Dajcie znać, czy żyjecie. Witam nowe osoby, które się pojawiają. Witam Monikę, Piotrka, Basię, Jacka. Witajcie wszyscy. No i znowu utwór o ufności. No cóż, taki dzień, prawda? Niedziela Miłosierdzia Bożego. No a to jest ten utwór Ufność, który jest tak mi bliski i ważny, bo dotyczy ciężkich wydarzeń, które miały miejsce, tak? Ktoś powie słowo złe, Ty mów, Jezu, ufam Tobie. Kiedy będzie bardzo źle, mów, Jezu, ufam Tobie. Jak zaufasz serca mu, nie może ci się stać. Powtarzaj tylko, Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Jak zaufasz z serca mu, nic nie może ci się stać. Powtarzaj tylko, Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Nie my
Jezu, ufam Tobie. Nie myśl, co inny miał na myśli. Mów, Jezu, ufam Tobie. Jak zaufasz serca mu, nic nie może ci się stać. Powtarzaj tylko, Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Jak zaufasz serca mu, nic nie może ci się stać. Powtarzaj tylko, Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Już jest dobrze, nie boję się. Mówię, Jezu, ufam Tobie. Chciałbym, by zawsze było tak. Chcę mówić, Jezu, ufam Tobie. Jak zaufam serca mu, nic nie może mi się stać. Powtarzam tylko, Jezu, ufam Tobie. Powtarzam w kółko. Jak zaufasz serca mu, nic nie może ci się stać. Powtarzaj tylko, Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Ufność z płyty Nie wątp. Czy jesteście, czy żyjecie? Dajcie sygnał, czy słychać mnie, czy dobrze wszystko jest, czy obraz nie zanika. Dajcie znać, czy w ogóle słuchacie jeszcze. Teraz utwór, który powstał w zeszłym tygodniu, czyli nowość, ale cóż, no tak mam, że jak już coś powstanie, to lubię się tym i pochwalić, a po drugie trochę to ograć. Się włączycie już. Ty żyjesz, jesteś tu obok mnie. Czasem nie dostrzegam cię i myślę, co powiedzieć chcę. Ty żyjesz, jesteś tu obok mnie. Czasem nie dostrzegam cię i myślę, co powiedzieć chcę. Ty żyjesz, jesteś tu obok mnie. Czasem nie dostrzegam cię i myślę, co powiedzieć chcę. Ty żyjesz, jesteś tu obok mnie. Czasem nie dostrzegam cię i myślę, co powiedzieć chcę. Jakbym żadnych potrzeb nie miał, jakby troski mnie nie trapiły,
kłopot w domu, może bieda. A ja nie wiem, co powiedzieć. Ty żyjesz, jesteś tu, obok mnie, czasem nie dostrzegam cię i myślę, co powiedzieć chcę. Ty żyjesz, jesteś tu, obok mnie, czasem nie dostrzegam cię i myślę, co powiedzieć chcę. Jezu, ratuj, bo nędzny. Jezu, ulecz mnie, bo chory. Jezu, podźwignij mnie, bo upadł. Jezu, ratuj mnie. I wszyscy. Ty żyjesz, jesteś tu, obok mnie, czasem nie dostrzegam cię i myślę, co powiedzieć chcę. Ty żyjesz, jesteś tu, obok mnie, czasem nie dostrzegam cię, myślę, co powiedzieć chcę. Jesteś tu, obok mnie, czasem nie dostrzegam cię i myślę, co powiedzieć chcę. Ty żyjesz, jesteś tu, obok mnie, czasem nie dostrzegam cię i myślę, co powiedzieć chcę. To nowy utwór, który powstał w zeszłym tygodniu. Ci, którzy byli ze mną w zeszłym tygodniu, to już go usłyszeli, więc mogli się włączyć. Refren jest prosty, więc myślę, że wszyscy mogli. Witam Grzegorza, witam Adama, Monikę. Witam, witam, cieszę się, że jesteście, że chcecie spędzić ze mną dzisiejszy niedzielny wieczór, jak już tradycyjnie to w czas kwarantanny bywa. Słuchajcie, zbliżamy się jednak no, do końca, tak małymi krokami. No cóż, tak mam nowości, że tak powiem, gonią nowości w ten czas kwarantanny. Będą jeszcze trzy utwory na dziś zaplanowałem. Jeden to teraz, który będzie, to Daj mi poznać. Do wiersza księdza Sylwestra Gaworka. Witam Dawida, Grzegorza, Adama. Witajcie, dajcie znać, czy słychać. No i z tego wszystkiego właśnie nie pasowało mi, bo za nisko. Gdy twarze ludzi będzie smagał huraganowy wiatr, gdy ogłuszy ich grom z nieba i oślepią pioruny, gdy ulewny deszcz zamieni się nagle w powódź, daj im poznać,
że nie jesteś wcale daleko. Pozwól im usłyszeć twój głos. Daj im poznać, że nie jesteś wcale daleko. Pozwól im usłyszeć twój głos. Gdy trzęsienia ziemi powalą domy, gdy tsunami zatopią miasta i wsie, gdy susze wypalą ostatnie źdźbła, daj im poznać, że jesteś całkiem blisko. Pozwól im dostrzec twoją obecność. Jesteś całkiem blisko. Pozwól im dostrzec twoją obecność. Gdy świat zapłonie ogniem nienawiści, gdy morderczy szał zakwitnie na ziemi, gdy krwawe wojny uśmiercą miliony, daj im poznać, że jesteś obok nich. Pozwól im poczuć twoją miłość. Daj im poznać, że jesteś obok nich. Pozwól im poczuć twoją miłość. Daj im poznać, że nie jesteś wcale daleko. Daj im poznać, że jesteś całkiem blisko. Daj im poznać, że jesteś obok nich. Pozwól im poczuć twoją miłość. Daj im poznać, do słów księdza Sylwestra Gaworka, który to wydał tomik w grudniu 2019 roku i z tego tomiku wierszy jest wyciągnięty ten utwór. Jak wiecie, ci, którzy słuchają mnie, napisałem utwór z myślą o Fundacji Zawsze Razem i teraz chcę ten utwór jeszcze raz wykonać. Dla mnie stał się ważny, chociażby nawet w sytuacji, którą miało miejsce w tym tygodniu. Niby ten projekt, podpisanie projektu w Sejmie o aborcję, no to jest Zawsze Razem, to stowarzyszenie dzieci z zespołem Downa. I no te dzieci są wyjątkowe. Są wyjątkowe. Dajcie sygnał, proszę was, bo od dawna nie mam żadnego komentarza od was i nie wiem, czy to się podoba, czy nie podoba, jak to tam odbieracie. Przed nami dwa utwory ostatnie, właśnie ten Zawsze Razem, a potem ten, który lubię ja śpiewać z wami. Zawsze Razem. Thank you.
nie jestem inny. Inaczej się tylko wysławiam. Mówię to, co myślę, ale jestem taki sam, choć inaczej wydaje się wam. To, co czyni mnie dla was innym, czyni mnie mną. To, co czyni mnie dla was innym, czyni mnie mną. To, co czyni mnie dla was innym, czyni mnie mną. To, co czyni mnie dla was innym, czyni mnie mną. Zawsze razem bawię się, skaczę, rozmawiam. Zawsze razem piszę, tworzę i śpiewam. To, co czyni mnie dla was innym, czyni mnie mną. To, co czyni mnie dla was innym, czyni mnie mną. To, co czyni mnie dla was innym, czyni mnie mną. To, co czyni mnie dla was innym, czyni mnie mną. Zawsze razem. Utwór napisany z myślą o fundacji pod tą nazwą. Witam Piotra. Witaj. I Lucyna napisała: wszystko dobrze. No cieszę się, bo jakoś brak kontaktu był dłuższą chwilę i nie wiem, czy tak zasłuchani, czy zniknąłem z linii. Ostatni utwór na dziś, na tą Niedzielę Miłosierdzia, to tytułowy utwór Nie wątp. Mam nadzieję, że pośpiewamy wspólnie. Dajcie znać, czy chcecie, żeby te niedziele były takie, może i macie jakieś życzenia, to napiszcie, czy no, te koncerty mają dalej być, czy się podobają, czy nie, i może jakieś utwory chcecie, żebym zagrał. Nie wątp. Na zakończenie tej pięknej Niedzieli Miłosierdzia. Skrywasz się, Panie, chowasz przede mną, zostawiasz sygnały, lecz ja nie wszystkie dostrzegam. Siedzę i myślę, czy Ty słyszysz mnie, czy widzisz, czy jesteś, zastanawiam się. Proszę, daj, proszę, daj znaleźć się, albo Ty, albo Ty.
klatce, albo ty, albo ty, zawołaj mnie. Sobie. Nie moja wola, lecz twoja niech dzieje się. Ty najlepiej wiesz, co dla mnie dobre jest, więc niech to dzieje się. Śpiewamy. Proszę daj, proszę daj znaleźć się. Zawołaj mnie, proszę daj znaleźć się, albo ty, zawołaj mnie. Głośniej. Albo ty zawołaj mnie, dobrze, proszę daj. Proszę daj znaleźć się, albo ty zawołaj mnie. Jeszcze raz odważnie. Proszę daj znaleźć się, albo ty zawołaj mnie, proszę daj. Zawołaj mnie. Proszę daj znaleźć się, albo ty, zawołaj mnie. Proszę daj znaleźć się, albo ty, zawołaj mnie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy byli podczas tej transmisji, którzy zechcieli spędzić ze mną ten wieczór. Zapraszam za tydzień. Dajcie znać, czy się podobało. Życzę wam dobrej niedzieli, dobrego końca tego dnia. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję, że byliście. Do zobaczenia. Dajcie komentarze jakieś. Proszę was. Hej!